To jest tata. Tata, mama. Mama. Ciocia. A tam są dzieci. A tu są ptaszki. Pawie. Najmłodsza mama. Ona ma 5 lat. To jest mama najstarsza, ma 16 lat. A ten ile? Brysiu? Ten ma 14. 14? O, tak, a ciocia ma 12. A to ile macie tych żubrów tutaj? To co widać, 6. To co widać, 6. Tak, 4 dorosłe sztuki. To jest taka mieszanka. To jest pszenica, kukurydza, jęczmień. O, ja bym je uchowała. Tak, ale jeszcze bym musiała mieć pani maszynę, która to zmienia. Też mam. Bo jakiś tak? Podobno tak? Donaldinho przekazał do Niemiec ileś żubrów. No, nie wiadomo po co. O właśnie. A jak się przysuwa, bo one odsuwa. Są zboża nie prawie. One wszystko mądre. Aha, tak. Ja, jakie mądre? Ja tego najmniejszego. To tylko żyrafa ma szyję długą. Na ludzkie potrzebne. Do kuzyna. Tak. Lubi towarzystwo. Tak. Nie lubi sam jeść. Tak, to zimowe. Buraki, marchewki, jesienią i okopowe buraki. Do tego żołędzie i też. Słuchajcie, to widzimy wszystkie żubry, które tu są. Nie, 6 jest. A na co tyle tych budków, jak tu nie ma? Po co tyle tych budów? Bo są inne zwierzęta, tak? Zapytek. Koło, to mamy jeszcze muflony, dziki, daniele. Dziki też? Tak. Można zobaczyć? Mam nadzieję, że tak, chociaż nie wiem. Zobaczymy, jak się bo uda. One lubią... No wiem, swoje ścieżki. Tak, właśnie. I... Ale na odgłos z wiaderka reagują, to wiem. Znaczy, bo... jest dzik to. A tak, to na pewno. No fajnie, daniele są. Co jeszcze jest? Chodźcie. Gdzie w środku? To wchodzimy oglądać. Ale paw piękny. A tu co jest? W tym budynku? Następny paw. A pawica tam. Bo jak się zdenerwuje, to ten? No wiem, jest są groźne. Potrafi dziabnąć. To gdzie wchodzimy? Ta pani mówi, że tu są jakieś wystawy u góry? Nie. Słyszałam, bo ja tam nie, tu jest...